Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Rankiem 7 maja 1977 roku w kamienicy przy ulicy Szewskiej w Krakowie znaleziono zwłoki Stanisława Pyjasa, studenta polonistyki zaangażowanego w działalność nieformalnej grupy studenckiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, która nawiązała kontakty z Komitetem Obrony Robotników i szybko stała się obiektem rozpracowania przez Służbę Bezpieczeństwa. Uczestnicy tej grupy byli zastraszani, inwigilowani, nawet umieszczono pośród nich tajnych informatorów. Dlatego też podejrzenia o spowodowanie śmierci Pyjasa od razu padły na funkcjonariuszy bezpieki. W niedzielę 15 maja z inicjatywy przyjaciół Staszka na ulicę tłumnie wyszli studenci i mieszkańcy Krakowa. W czarnym marszu ruszyli pod Wawel, gdzie powołano Studencki Komitet Solidarności, SKS, pierwszą jawną opozycyjną organizację studencką w stolicy Małopolski. To fragment z opisu książki, o której dzisiaj więcej w Alfabecie Wojtusika, książki reporterskiej opartej na pracy dziennikarza z protokołami, notatkami SB, milicji, prokuratury, a także z relacjami i wspomnieniami uczestników i świadków krakowskich wydarzeń. Jeśli się nie pojawi jakiś cudowny świadek albo cudowny dokument, to dalej już nie pójdziemy. I to nie są moje ustalenia, tylko Instytutu Pamięci Narodowej. Przekonuje Cezary Łazarewicz, autor książki Na Szewskiej Sprawa Stanisława Pyjasa, który będzie gościem Alfabetu Wojtusika, podcastu, który powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. O literaturze Łukasz Wojtusik. Partnerem tego odcinka podcastu jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku, sporo literatury faktu, w tym m.in. książkę Na Szewskiej Sprawa Stanisława Pyjasa, opublikowaną przez wydawnictwo Czytelnik w formie audiobooka. Czyta Marcin Popczyński. Jest też w Audiotece kilka innych propozycji autorstwa Czarka Łazarewicza, ale o nich jeszcze więcej pod koniec tego odcinka. Książka Cezarego Łazarewicza budzi spore emocje, bo dotyczy sprawy do końca dzisiaj niewyjaśnionej, z którą związana jest także historia pewnego pokolenia. Czy da się na historię Stanisława Pyjasa, jego śmierci spojrzeć chłodnym okiem? O to między innymi chciałem dopytać autora. To się udało, spotkaliśmy się w Pałacu Potockich w Krakowie, na chwilę przed jego spotkaniem z czytelnikami. R jak rozmowa. Ładne zdanie o sobie powiedziałeś, że dziennikarz nie jest, reporter nie jest jak zupa pomidorowa. Ale chciałbym być, żeby mnie wszyscy lubili. Są już tu tacy, którzy mogą za to, co napisałeś, nie bardzo cię lubić. A ty? Ja cię lubię jako człowieka, wiesz? To dobrze. Wiesz co, no, to jest ten problem, że nie jesteś w stanie spełnić oczekiwań wszystkich, więc możesz tylko spełniać oczekiwania swoje. Zdaję sobie z tego sprawę, że oczekiwania wobec tej książki były różne, pewnie. No ale to ja jestem autorem, to ja te dokumenty przejrzałem i ja to swoim nazwiskiem odpowiadam za to, co napisałem. No i nie masz innego wyjścia, tylko się po prostu albo z tym zgodzić, albo napisać swoją książkę. Zresztą każdy może to zrobić. Czytając twoją książkę, uświadamiałem sobie, że tak naprawdę to są dwie lub trzy opowieści, takie powiedziałbym równoległe. I co jest ważne, dla mnie przede wszystkim pokazałeś i mojemu pokoleniu, które nie żyło w tamtych czasach, i pewnie pokoleniom młodszym, taką mam nadzieję, trochę tą historię drugiej połowy lat 70. w Polsce, która jest bardzo ważna. Ale znowu, potem trafiłem na jakiś wywiad, w którym ktoś mówił, że uszminkowałeś trochę tę rzeczywistość esbecką. Uszminkowałeś? Tak, tak. No, że to wcale w tych czasach to nie żyło się tak strasznie, i że to jest, ta esbecja nie była taka zła. Ale ja przecież nic takiego nie napisałem. Ja wiem, ale wiesz, ale to jest bardzo ciekawe, jak to jest ciągle emocjonalny temat. Nie, no to jest tak. Masz dwa sposoby na opowiadanie historii. Albo piszesz to za bohaterów i używasz przymiotników, albo dajesz im się wypowiedzieć, żeby zobaczyć, jak oni
widzą tam ten swój świat. I faktycznie tutaj są wypowiedzi funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy pracowali w Krakowie w latach 70. Opowiadają swoją historię, opowiadają to, coś, o tym, co się w Krakowie działo, a ja jestem od tego, żeby w miarę rzetelnie przedstawić to, co powiedzieli, ale kontrargumentuję to dokumentami, które są. Faktycznie, jeśli ktoś oczekiwał przymiotników w tym tekście, no to się rozczarował, bo tam nie ma przymiotników, ale każdy może sobie z nich, czytelników, tymi przymiotnikami dorobić swoją ocenę tego. Ja nie oceniam, no bo jestem reporterem. Może to jest też dlatego, że sprawa Kettmana, Wiesława Maleszki, też jest taka, znaczy jednoznaczna i niejednoznaczna, bo on z jednej strony, wiemy to, współpracował i pokazujesz, na jakich, w jakich obszarach on współpracował z SBC-ą i jak cennym był dla nich donosicielem i agentem, a z drugiej strony i źródłem informacji, a z drugiej strony też pokazujesz, jak on działał w środowisku opozycyjnym. Podwójność jest niesamowita. No, ale dwoistość natury. Mhm. Ale mnie to się tak wydaje, że on działał bardzo, był zaangażowany po dwóch stronach barykady i takie rzeczy się zdarzają. No, ja znałem taką osobę w Warszawie, to znaczy znałem, no, wiem, że była taka i jego koledzy opowiadali o tym, że był bardzo zaangażowany w to, co dla nich robił i to, co robił przeciwko nim. Mam tu wrażenie takie same, że to była taka, wiesz, to był człowiek zaangażowany w to, co robił i wierzył w to, co robił. Tak mi się wydaje. Ale też nie jestem w stanie go oceniać. No, nie żyłem w tamtym czasie. Niektórzy mówią, że wystawiłem mu pomnik albo że Cukierkowa tam próbuje go wytłumaczyć. Że nagle zaczynamy mu, nie wiem, ufać, że zaczynamy mu trochę współczuć to nie, za duże słowo, ale że gdzieś idziemy za nim, nas interesuje, już samo to jest takie, wiesz. No to wiesz, można było to załatwić jednym zdaniem, jak to się załatwia. I to zawsze jest tak, wiesz co, byłem u Walusia, u mordercy politycznego, zabójcy politycznego. Rozmawiałem z nim, żeby się dowiedzieć o jego drodze życiowej. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego on zamordował człowieka, z którym tylko dlatego, że się z nim nie zgadzał politycznie. No i on mi opowiadał o sobie. I też jest tak, jak słuchasz tych ludzi, no to się do nich dowiadujesz, no i oni stają się bohaterami. Tak samo jest z Wiesławem Maleszką. On jest bohaterem tej książki, jednym z najważniejszych i mnóstwo czasu i energii mu poświęciłem, żeby się dowiedzieć tego wszystkiego. Dowiadywałem się od ludzi, którzy byli blisko niego, którzy z nim współpracowali, którzy go przesłuchiwali, którzy, nie wiem, czytali jego raporty. Wyłania się taki obraz, jaki się wyłania. Nie wiem, czy, no wiesz co, starałem się być uczciwy w opisie jego, ale pewnie każdy ma inny ocenę tej postaci. To, co mnie zaskoczyło, pewnie świadczy to o mojej ignorancji zupełnej historycznej. Chociaż pamiętam, wiesz, przypomniałem sobie, w ogóle to jest bardzo ciekawe, że przypomniałem sobie, że maturę zdawałem i jedno z pytań z historii miałem z lat 70. i właśnie opowiadałem o Korze. Ale co ciekawe jest, ty w tej książce pokazujesz, że część z tych, którzy służyli w trzecim wydziale, to tak naprawdę byli ludzie młodzi ze środowiska studenckiego, 2-3 lata starsi od tych bohaterów, których opisujesz, i stawali po innej stronie barykady i być może, nie wiem, widywali się w Żaczku. Nie chcę tu trywializować, mówię poważnie. No być może się spotykali w Żaczku, bo to było możliwe. Na korytarzach, na uniwersytecie. Nie, oni byli raczej z innych wydziałów, bo polonistyka była czymś specyficznym. Ale filozofii wtedy nie było. Mogli się spotykać, ale mogli wiedzieć o sobie, że ktoś mieszkał w Żaczku. No, jeden z tych bohaterów mi opowiadał, gdzie mieszkał. I też on mi opowiadał, że trafił na matematyków, a gdyby trafił na polonistów, to może by poszedł inną drogą. Wiesz, Kieślowski przypadek. Nie zapominaj, że większość wtedy to byli konformiści.
ludzie nie ryzykowali, nie chcieli ryzykować, więc takich jak, nie wiem, Wildstein, Maleszka, Pyjas, Maj, czy... Sonik. Sonik, Batko, Ruszar, na palcach jednej ręki można było policzyć. To zresztą tak zawsze było, że to tylko jednostki były zbuntowane. I wiesz, na początku był to bunt przeciwko nawet nie systemowi, tylko takiemu mieszczańskiemu życiu. Tu mówię o tych ludziach z Rzaczka, o tej grupie anarchistycznej. Dopiero później to był bunt przeciwko systemowi. Kiedy korpo wstał, no to już była bibuła, książki, wymiana doświadczeń, rozmowy. To już było coś zupełnie innego. Ale ty pokazujesz też samego Pyjasa i to jest też bardzo ciekawe, że starałeś się dotrzeć do tych zapisków dotyczących Pyjasa albo docierasz do takiego pisma, w którym on pisze, dlaczego chce studiować na tym kierunku. No i to jest arcyciekawe. To są takie rzeczy, wiesz, drobiazgi, z których buduje się historię, ale wreszcie też buduje nam się trochę pełniejszy obraz człowieka. I wiesz, jeszcze przepraszam, bo to, co znowu mnie zaskakuje, że z jednej strony w bardzo wielu opowieściach o tej historii jest to bardzo mocne polityczne zaangażowanie Pyjasa. A ty w pewnym momencie pokazujesz, że kiedy ta grupa jedzie w góry się spotkać, to Pyjas wtedy się tam nie wybiera. I tam jest ten taki wątek, że ktoś z twoich rozmówców mówi, że on nie chciał. To znaczy, że on nie chciał się mieszać w politykę, że miał w ogóle inne myślenie o tym. To znaczy, on uważał, że poszedł za daleko w to. Wiesz co, to jednak jest absorbujące. To zbieranie podpisów. Oni, wiesz, codziennie to robili przez cały marzec. Ileś tam osób. Żeby zebrać 100 podpisów, tak jak zrobił to Pyjas, to musiałeś wejść do pokoju i z każdym z tych ludzi porozmawiać, żeby go przekonać. To nie było tak, podpisujesz czy nie. Musiałeś używać argumentów. A żeby nie podpisywać, to wielu stosowało fortele. Na przykład mówiło, że no, to jest zbyt ważne, żeby oni długopisem podpisywali, więc jakby mieli pióro, to by podpisali, a że nie mają pióra, to nie podpiszą tego. Ale wiesz, to podpisywałeś z imienia i nazwiska swój czasem wilczy bilet. Za to cię mogli ze studiów wyrzucić, za to mogli ci, nie wiem, utrudnić pracę po studiach, za to mogli... Nie wiem, no w 1000 różnych sposobów utrudnić ci życie. Jak bardzo był rozbudowany ten aparat służby bezpieczeństwa w stosunku do liczby studentów, którzy wtedy, no właśnie, zajmowali się zbieraniem podpisów? Wiesz, w Wydziale Trzecim pracowało 60 osób w całym województwie. No to w Krakowie, no co tu dużo gadać. To nie wiem, czy to było już po reformie, czy przed reformą. W 77 była. No to trochę więcej było wtedy, bo 16 województw było, ale wiesz co, to jest... I w tym całym województwie pracowało 7-8 osób w takiej grupie, która miała pod sobą wszystkie uczelnie, bo było branżowo podzielone. Także wiesz, zakłady pracy, prasa, teatry, środowiska twórcze, tylko że do 76 roku tak naprawdę nie było opozycji zorganizowanej ani w Krakowie, ani w Polsce. Te środowiska były słabe, rozrzucone. To KOR jest pierwszą taką organizacją, za którą stoją, wiesz, i nazwiska wielkie. Nie wiem, Andrzejewski, który, wiesz, każdy zna Andrzejewskiego w latach 70. A do czarnej roboty jest Blunstein, Macierewicz, młodzi. Kto tam jeszcze? Bąkowski. No to są ludzie, którzy mają koło 30, są starsi troszkę od tych studentów, 5-6 lat, którzy tutaj się zaczynają organizować. No i to jest pierwsza grupa, która zaczyna wydawać prasę, kolportować ją, szukać takich linków ze sobą, przyjaźnić się, współpracować, wymieniać korespondencje. I oni się na to załapują. Kraków jest opozycyjną pustynią. Jest oczywiście w beczce grupa młodych ludzi. Jest ojciec Kłoczuk, który ma kontakty z Warszawą i z tym środowiskiem korowskim. I to on jest tym
nie wiem, zaczynem, który tutaj fermentuje przez ten czas. Z jednej strony anarchiści, tak jak powiedziałeś, a z drugiej strony beczka dominikańska i kłoczu. No tak, ale wiesz, no, anarchiści i antyklerykałowie i ateiści, no to tego się nie bójmy. I te środowiska zaczynają ze sobą rozmawiać, współpracować, gadać. No, coś wspaniałego. Buntują się. A początkiem jest, wiesz, no co, jakaś pierdoła. Od czego się zaczyna? Wyrzucają Wildsteina po praktykach studenckich na 5. roku za to, że ma za długie włosy. I to jest rok 76. Studenci czują, że to jest ten jego rok, że to jest cios poniżej pasa, więc zaczynają zbierać podpisy. Później ktoś wymyśla, żeby do Ministerstwa Edukacji napisać. I z tej zwykłej sprawy robi się sprawa polityczna. A za chwilę jest już KOR, są już biuletyny, są już ulotki, które oni przepisują, rozdają między sobą, rozmawiają o KOR-ze. No i kilka miesięcy później przyjeżdża tutaj ta czołówka KOR-u, żeby spotkać się z aktywnymi studentami w górach, w Gorcu. Tylko faktycznie Pyjas nie jedzie na to i mówi, że go to już nie interesuje. Za głęboko weszliśmy w politykę, mówi, nie pojawia się tam. A jakie były działania, jakbyś mógł krótko się temu przyjrzeć? Ja wiem, że od tego jest też książka, żeby zajrzeć głębiej. W tych pierwszych latach, jeżeli chodzi o postępowanie prokuratorskie, w twoim opisie wygląda na to, że, no, że władza tak pokazuje z jednej strony, że nie ma nic do ukrycia, ale z drugiej strony można odnieść takie wrażenie, że władza sama nie do końca wie, co się stało. To znaczy, że i też trochę sobie nie ufa. Wydział śledczy MSW staje na baczność i przyjeżdża sprawdzić, co się... Oni absolutnie od samego początku mają poczucie grozy sytuacji. To jest dla mnie niebywałe, że jak przychodzi meldunek z Krakowa, że znaleziono martwego Pyjasa na Szewskiej, to jeszcze tego samego dnia odbywa się odprawa, już leci ktoś z Warszawy, lecą jak szyfrogramy, w których oni nakazują, co trzeba zrobić. Ale to nie są kryptoszyfrogramy, żeby śledztwo sprowadzić na fałszywe tory, tylko żeby dokładnie przesłuchać mieszkańców, zebrać odciski palców. To takie, wiesz, techniczne rzeczy, które trzeba zrobić. Oni też nie mają pojęcia, co się stało. No i jeszcze jedno. Przychodzi od razu polecenie i prośba do Zakładu Medycyny Sądowej, żeby jak najszybciej przeprowadzić sekcję zwłok. I ta sekcja zwłok jest robiona natychmiast. I to jest odejście od procedury. Sekcję robi 3 medyków sądowych. Nie ma śladów, że byłyby jakiekolwiek naciski na nich. Bo to jest też bardzo ciekawa opowieść o książce, która już zaczyna rezonować i pojawiają się artykuły, które są w kontrze, pojawiają się polemiki. Jak do tego w ogóle podchodzisz? Bo wiesz, bo na przykład, nie wiem, Piotr Litka między innymi pisze o tym, że z tego, jak on przeglądał papiery, wynika, że no było, jak to się ładnie mówi, że było nie nieścisłości, tylko że wielu czynności nie wykonano właśnie wtedy, czyli nie sprawdzono piwnicy, że dziwne jest to, co z odciskami palców na poręczy, że ich nie ma. Na to też zresztą Bronisław Wildstein się powołuje, że jakby jest wiele takich niedociągnięć już na samym początku, nie? I one mogą być celowe. Ale jakie celowe? Nie, nie przecież wiem, pytam. Po pierwsze, no, widziałeś, tak. Ty widziałeś dokumenty, nie ja. Dobrze. Wiesz co, to jest tak. Nikt nie wie o tym, kto tam leży na dole. Jak przyjeżdża, jest zgłoszenie tutaj w sukiennicach, jest automat, schodzi sąsiad z 3. piętra, patrzy, leży ktoś pod ścianą, myśli, że to jest normalna ofiara imprezy, dosypia, ale okazuje się, że jest martwy, bada tu, puls nie ma. Więc dzwoni na policję i przyjeżdża tutaj zwykły patrol. I co ten patrol ustala, wiesz, sprawdza, co jest, przewracają tego Pyjasa na plecy spod tej ściany, sprawdzają, są tu dokumenty, więc mówią, zresztą mylą nazwisko, więc wpisują w tym raporcie, że znaleźli tu takiego, on jest studentem, bo ma tutaj chyba książeczkę z Jagiellonki, kartę z Jagiellonki. Wiesz co? I to się zaczyna rutynowo. No to wysyłają z Wydziału Kryminalnego milicjanta, który przyjeżdża i który
to on pierwszy pisze w raporcie, że najprawdopodobniej pijas spadł ze schodów, ponieważ jak chodził po tych schodach, to widział, że te poręcze są dość nisko. No i on pisze w tym pierwszym raporcie, że prawdopodobnie spadł ze schodów. W środę ukazuje się informacja, że pijany student spadł ze schodów. W tym samym czasie krakowskie gazety nie chcą opublikować nekrologu. Więc to budzi podejrzenia. Za nimi chodzi SB, to mówimy o podejrzeniach. Wiesz co, wszystko to można wytłumaczyć, że co, że nie ma odcisków palców? Dlatego nie ma odcisków palców, ponieważ nie ma tak, że nie ma odcisków. Zebrano 5 odcisków palców, tak. Z czego 4 były zupełnie nieczytelne, a 5 należał do pagacza, który zszedł. Dlaczego nie ma odcisków palców? Ponieważ to jest rutynowa sprawa. To, że oni bardzo dokładnie wracają, fotografują cały korytarz, fotografują wszystko, klatkę schodową, to dlatego, że ta sprawa jest nadzorowana przez Warszawę. I to Warszawa około 14 z minutami przysyła szyfrogram, że należy pobrać odciski palców. Wiesz co, nie budzi to do tej pory wątpliwości. Leży facet na dole. Pod drzwiami na drugim piętrze jest jego chlebak. No, co tutaj się nie zgadza? Wszystko okulary? Okulary? Nie ma okularów. Bo okulary pojawią się dopiero później, nie? W całej tej historii. No tak, ale powiedzmy kiedy? W latach 90. Wiesz, ślad piwnicy jest... Wiesz co, piwnica się pojawia w latach 90. Jest tutaj adwokat, który prowadzi sprawę. Adwokat, który reprezentuje rodzinę. Adwokat nie mówi nic o piwnicy. Adwokat mówi, że należy iść tropem podpisów i anonimów, o czym dzisiaj wiemy, że to jest ślepa droga. No tak. Piwnica pojawia się w momencie, w latach 90. i to chyba pod koniec, kiedy ktoś komuś mówi, że tam w piwnicy ileś lat temu w latach 70. znalazł okulary i tego nie da rady sprawdzić. I chyba nawet świadków nie ma. To wszystko jest tak mętne, wiesz, trudno komuś postawić zarzut. Czy śledztwo było spychane na fałszywe tory? Prokuratura się tym zajmowała. I nic nie znalazła w latach 90. Żył wtedy jeszcze prokurator Sołga. Prokurator Starszewski żyje do dzisiaj. Nikt mu nigdy zarzutu nie postawił. Są dokumenty. Ja przeglądałem, wiesz, mam do porównania dwie rzeczy. Śledztwo w sprawie Przemyka i śledztwo w sprawie Pyjasa. No, przez te 46 lat... Nie znalazł nikt żadnej informacji, która miałaby świadczyć, wiesz, o spychaniu na fałszywe tory śledztwa. Była jedna rzecz, którą SB wtedy, i za to zostali skazani funkcjonariusze, kiedy prokuratura zapytała, czy Pyjas był inwigilowany, oni odpowiedzieli nieprawdziwie, powiedzieli, że nie był inwigilowany. I za to postawiono zarzuty 6 funkcjonariuszom, najwyższym, czy bardzo wysokim, 2 czy 1 dożył końca procesu i został skazany za to. Ale nie masz takich śladów, że wiesz, oni ingerowali, podrzucali świadków. To nie, no to są... A drugi ten argument oprócz tych odcisków palców, jaki był? No właśnie to były okulary, tak? To znaczy, no okulary, to... no to wiesz, no, to jest ślad, który nigdy się nie... On się pojawia w 20 lat później, kiedy ktoś, jakiś świadek sobie przypomina. I też sobie nie wiadomo, dlaczego wtedy oni nie poinformowali prokuratury o tym. Może się bali, no ale jak się bali, to wiesz co, Wilczań wtedy miał tą odwagę, że zaprotokołowano jego zeznania, w których mówi, że według niego Pyjas został zabity. To wiesz, miał na tyle odwagi, żeby to powiedzieć, dopilnować, że to zostanie zaprotokołowane. A jak ktoś po 20 latach zgłasza się i mówi, że znalazł 20 lat wcześniej okulary, nie wiadomo, czyje one były, nie wiadomo jakie, czy w ogóle były to okulary. Może komuś się to, z tego co pamiętam, to była jakaś informacja z drugiej ręki. No to wiesz, takich rzeczy możemy znaleźć 1000. Możemy znaleźć tego
tego faceta, który jego relacja znajduje się, że wraca, wchodzi do bramy i widzi, że tam człowiek leży. No ale jak nawet masz jakąś niewielką wiedzę na ten temat, to się zastanawiasz, dlaczego ten człowiek dopiero w sierpniu napisał do Kuronia o tym, co widział. A jak znasz rozkład pomieszczeń na Szewskiej 7, to wiesz, że po otwarciu drzwi nie mógł zobaczyć Pyjasa, bo Pyjas leżał w drugiej części niewidocznej, której nie mógł zobaczyć po otwarciu drzwi. Ja nie wiem, ja nie twierdzę, że zjadłem wszystkie rozumy, tylko wiesz co, wiele tych śladów było badanych, one nie potwierdziły się. No. Ja miałem wrażenie, że ten wątek samej sprawy, który jest jedną ze ścieżek, którą nas w tej opowieści prowadzisz, to jest taki wątek, w którym jesteś bardzo, bardzo na chłodno. No to znaczy rzeczywiście, to są akta, bo to są odtwarzanie. No bo to jest historia śledztwa. Mhm, dobrze, jest historia śledztwa i wiesz, i mimo tego, że podajesz to w taki bardzo chłodny, bardzo rzeczowy sposób, opierając się tylko i wyłącznie na akta, które przejrzałeś, to i tak jest to taka sprawa, która budzi emocje. No tak, ale ona budzi emocje od 46 lat. Mm. A powiem ci, że no to też linearnie, gdyby ją opowiadać, to jest tak. Pierwsza informacja, która się ukazuje w gazetach, że Pyjas spadł ze schodów. Później wyniki sekcji są takie, że medycy sądowi, tutaj z Zakładu Medycyny Sądowej, oni mają jednak wątpliwości, bo gdyby on spadł z drugiego piętra, no to by się bardziej roztrzaskał. Ślady są tylko po lewej stronie. Oni uznają, i to jest wynik tego ustaleń biegłych z roku 77, że Pyjas nie spadł, tylko szedł, potknął się na dole i upadł bez asekuracji, uderzając twarzą w podłogę. Dostał krwotoku, zachłysnął się krwią i zmarł. To jest jedno wytłumaczenie. Drugie wytłumaczenie, ale nie wykluczają, że Pyjas został pobity, bo dopuszczają uraz bierny i czynny. Tylko uważają, że bardziej prawdopodobny jest uraz bierny, czyli że upadł, przewrócił się i tym tropem idzie prokuratura. A druga rzecz, w 91 biegli uznają, że Pyjas mógł zostać pobity, ale też dopuszczają, że to był wypadek i on się po prostu przewrócił. No to są te dwie opinie, tylko że w 91 biegli bazują na dokumentach z 77 roku. Tak naprawdę w 2011 to jest wielkie odkrycie, bo oni się decydują na ekshumację. I co znajdują? Złamaną główkę kości udowej. Tak. I to jest ten przeważający i miednicę. Nie możesz tego zrobić podczas pobicia. To musi być z upadku, z wysokości. Nawet wiadomo, i później zlecają biegli, prokuratura i IPN-owska zleca Instytutowi Zena, żeby przeprowadził taką rekonstrukcję. Rekonstrukcję i eksperyment. No i oni to robią. Wiesz co, oddajmy szacunek naukowcom. I co oni ustalają? Że Pyjas spadł z co najmniej drugiego piętra. Spadł. Nie jesteśmy w stanie ustalić, czy ktoś go popchnął, czy nie, ale z innych źródeł wiemy, że on nie był w tym dniu inwigilowany. A nawet jak ktoś go popchnął, to nie wiadomo, czy to była służba bezpieczeństwa. A po trzecie, do dzisiaj nie ma żadnych świadków, którzy by, wiesz, potwierdzili raportów, kto z SB mógł tam być. No to powiedzmy sobie szczerze, że tak, dzisiaj już możemy powiedzieć, że Pyjas nie został pobity, że spadł z wysokości, nawet jeśli ktoś go pchnął, to nie było pobicie, napaść, wiesz, szarpanina, tylko to mógł być, nie wiem, pchnięcie, jeśli już. No bo wszystko wskazuje na to, że to był przypadkowy upadek. I tutaj się zatrzymamy, dlatego że chciałbym, żebyście Państwo po prostu sami przeprowadzili własne śledztwo, śledząc to, co Cezary w książce napisał i ten wątek. A ja chciałbym wrócić jeszcze do... A chciałem powiedzieć, że ja tego, wiesz, ja
tutaj idę dalej. Ja tu interpretuję, co jest w książce. Ja w książce nie narzucam nikomu swojego zdania. Mówię, tutaj się nauka zatrzymuje, tutaj nie wiemy, co dalej, nikt już tego nie stwierdzi. Ja absolutnie, no, jeśli się nie pojawi jakiś cudowny świadek albo cudowny dokument, to dalej już nie pójdziemy. I to nie są moje ustalenia, tylko Instytutu Pamięci Narodowej, świetnego prokuratora Łukasza Gramzy z Krakowa. To chciałbym też jeszcze trochę opowiedzieć o tym pokoleniu, o którym opowiadasz, bo ty jednak w jakiś sposób, no powiem to, oddajesz im cześć. To znaczy, to portretujesz ich w taki sposób, że pokazujesz, że oczywiście anarchiści, że tutaj poloniści, że nocne dyskusje, że alkohol, ale wiesz, dało mi do myślenia to, co to pokolenie ciut młodsze od nich, czyli Krystyna Czerni i Roman Graczyk, jak w ich opisie to pokolenie wygląda, że to są bohaterowie, ci, którzy wprost mówili, tu mieszkam, tym jestem i nie boję się, nie? Tak. Wiesz co, to Romek Graczek właśnie mówił, że jemu to strasznie imponowało, wiesz, złożenie takiego imienia, nazwiska z miejscem zamieszkania, to była taka deklaracja, mam was w dupie, róbcie sobie co chcecie i jesteśmy wolnymi ludźmi. Wiesz, sprawa śledztwa to jest jedno. No tak. Ci ludzie w roku 77 w większości, tak jak ja byłem przekonany, że SB miało z tym coś wspólnego. I to, że oni w to uwierzyli, dlatego powstał SKS. Powstało, wiesz, pierwszy raz pojawiło się w przestrzeni publicznej słowo Solidarność. Powstały na iluś uczelniach SKS-y. Z tego powstała Solidarność, nie wiem, tysiące gazetek wydrukowanych, jakiś ferment, który na uczelniach zaczął dojrzewać do wybuchu. Powstał z tego NZS, a w konsekwencji wybory w 89 komuna przegrała. No i ci ludzie naprawdę ryzykowali wszystkim. I to, że oni w 77 roku byli przekonani o tym, że Pyjas został zamordowany, sprawiło, że nie wiem, dziesiątki czy tam parę tysięcy ludzi wyszło na ulicę Krakowa w czarnym marszu. No ale dzisiaj mamy 46 lat później. No i chyba możemy rozmawiać o tym, jak dorośli ludzie i powiedzieć, co na ten temat wiemy. Dokumenty leżą kilkaset metrów stąd. Te akta są dla dziennikarzy dostępne. Można je czytać. No, ja nic wielkiego nie zrobiłem, tylko zrelacjonowałem te akta. Dotarłem do ludzi, którzy przy tym pracowali. Nie dzieliłem ich na tych, którym można ufać i tym, którym nie można ufać. Dotarłem do korespondentów zagranicznych, którzy przy tym pracowali. Tam jest świetna historia tego otwartego, takiego pokazowego spotkania z zagranicznymi dziennikarzami. Jeden z niemieckich, z tego co pamiętam, dziennikarzy. Tak. Rzeczywiście stwarzony jest taki pozór, albo rzeczywiście tak jest, że na stole są wszystkie dokumenty, dziennikarze mogą je przeglądać. Zachodni dziennikarze. Zachodni dziennikarze. Tak jest. Ale wiesz 70. dlaczego? Wiesz dlaczego? No. Ponieważ Trybuna Ludu mogła 1000 artykułów napisać i nikt by temu nie uwierzył. A ten Bader jest normalnym dziennikarzem. Tak, z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wiesz, przychodzi, ogląda te dokumenty i pisze tekst, który jest tłumaczony później na polski. On uczciwie mówi, że tą sprawę można było skręcić, można było podstawić jakiegoś świadka, jak to w komunizmie bywa, można było fałszywe dokumenty przedstawić, ale dla niego jest przekonywujące to, że ona jest niejednoznaczna. Nie ma ani świadka, który widział, jak spadał Pyjas. I pisze w konkluzji, że widać, że to jego zdaniem jest wypadek. No co propaganda robi? Nie ma nic bardziej wiarygodnego dla propagandy, tak samo jak dzisiaj jest. Zobacz, jak coś się w zachodniej prasie ukazuje. I ten artykuł, Bader mówi, że jedzie samochodem i nagle słyszy, jak go czytają w polskim radiu z powołaniem się na źródłową informację z niemieckiej gazety. A to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo w jednym z materiałów, który przeglądam jeszcze idąc tutaj na spotkanie nasze w Pałacu Potockich, właśnie znalazłem taką sugestię, że ta książka to jest właśnie taka książka pisana pod tezą. Komunistyczną tezę, jakby taka powielająca komunistyczną tezę i idąca w ślad za komunistyczną propagandą. No tak, ale to byśmy musieli wtedy przyjąć, że IPN też poszedł za komunistyczną propagandą. Ładną klamrę stosujesz, bo to jest przede wszystkim opowieść o ludziach i to, co mi się spodobało, i bo to nie jest sentymentalne, ale
ładne, że ci ludzie z SKS-u w Gorcach się nadal spotykają. I to jest też ładna opowieść, nie? Wiesz co, to jest wielki szacunek dla nich. A oni, wiesz co, to nie jest tak, to nie jest jednolite środowisko. Właśnie o to mi chodzi, nie? Że oni nawet, na to podejrzewam, że w tej kwestii, tak jak Liliana Sonik pisze w komentarzu do, jest twój wywiad w Rzeczpospolitej, później jest komentarz do twojej książki Liliany Sonik, która pisze, że nie wie jak jest, że widzi pewne luki, ale że, no ale właśnie, że dobrze, że o tym rozmawiamy. Jutro się z panią Lilianną spotykam, bardzo się cieszę, że się z nią spotkam od wydania tej książki. Oczywiście ja im wszystkim wysłałem tą książkę, żeby mogli sobie przeczytać jeszcze, zanim ona została wydrukowana. Ale w momencie, kiedy już poszła do drukarni, żeby nie można było nic zmienić. I z drugiej strony, wiesz co, myślę, że to tak jest. To jest wyjątkowe środowisko, że mimo wszystkich tych wątpliwości, kłótni, podziałów politycznych, oni potrafią ze sobą rozmawiać. A z drugiej strony też uważam, że ten cały SKS jest niedoceniony, tak w historii Polski, wiesz. KOR jest czymś ważnym, a SKS jakby był, wiesz co, więcej się mówi o KPN-ie i Robcio, a to SKS był po prostu super ludzie, super relacje, szaleństwo, odwaga, po prostu wszystko, co polskie tam było. Tutaj niedaleko stąd, no ja wiem, 200 metrów nawet nie, jak wyjdziemy z rynku na początku Szewskiej po prawej stronie. Jest taki lokal, gdzie jest fast food, a nad tym lokalem jest ta tablica pamiątkowa. Zresztą takich miejsc pamiątkowych związanych z Piastem jest tu więcej. Powstaje pytanie po lekturze tej książki, co z tymi miejscami robić? Nic, no to one są historyczne, wiesz. Ja bym tylko... One są pewnie też taką metaforą myślenia o historii, o idei? Ja bym taką maratę wprowadził, ale nawet nie wiem, co. Tu zginął, nie wiem, czy umarł Stanisław Pyjas. Nie ma dowodów, że go komunistyczne służby wykończyły. No w pewnym metaforycznym sensie tak. Ale czy go zabili? Nie ma na to dowodów. No i musimy powiedzieć o tym. A czy ludzie w to uwierzą? To prawdą jest to, w co ludzie uwierzą. To państwo sobie resztę przeczytacie. Cezary Łazarewicz. Dobrze, że cały czas ściskałeś ten długopis, bo cię poproszę o podpis na książce. Piękne dzięki. Dziękuję. Raz jeszcze, Czerku, wielkie dzięki za spotkanie. Na Szewskiej sprawa Stanisława Pyjasa, to jest książka opublikowana przez wydawnictwo Czytelnika. Spotkaliśmy się, by o tej książce porozmawiać w Krakowie, w Pałacu Potockich, ekipie Pałacu Potockich i KBF-owi za wszelkie udogodnienia przy realizacji tego nagrania. Dziękuję. Partnerem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Znajdziecie tam największy wybór audiobooków po polsku, w tym sporo książek Cezarego Łazarewicza. Nie muszę chyba nikomu polecać znakomitej, nagradzanej książki, żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka w wersji audio. Czyta Maciej Kowalik w cyklu Reportaż i dokument. Znajdziecie także inne książki Cezarego Łazarewicza w Audiotece. Maciej Kowalik czyta również bardzo dobrą książkę poświęconą sprawie Gorgonowej, a zatytułowaną Koronkowa robota. I jeszcze jedno polecenie książki, którą również czytałem, autorstwa Czarka, nic osobistego, sprawa Janusza Warusia, zresztą wątek Warusia pojawił się w naszej rozmowie przed chwilą. Audiobook czyta Jarosław Karpuk. Jest, jak słychać, z czego wybierać. To wszystko do znalezienia w Audiotece. Alfabet Wojtusika bardzo łatwo znaleźć. Wystarczy hasło Alfabet Wojtusika wstukać na Facebooku, Instagramie. Polecam subskrybowanie tych kanałów. Tam wszystkie informacje na bieżąco dotyczące kolejnych odcinków, kolejnych spotkań, także tych twarzą w twarz w różnych miejscach Polski. Z kolei na stronie patronite.pl/alfabet Wojtusika znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak można mnie wspomóc, jak wspierać Alfabet Wojtusika i dołączyć do grona patronek i patronów tego projektu. My słyszymy się po raz kolejny już niebawem.